Witam cię, Michale, serdecznie. Cieszę się, że znalazłeś chwilę na rozmowę. Udało mi się jeszcze złapać cię przed koncertowaniem, bo cały wrzesień już zaplanowany. Tak. Rzeczywiście ruszyła machina koncertowa. Ja wydałem płytę w marcu, w związku z czym pojawiło się dość sporo propozycji. Wszystkie, a było ich ponad 10, co jak na mnie jest dużo. Te wszystkie propozycje przepadły lub zostały przesunięte na przyszły rok. No ale na skutek poluzowania tych wszystkich obostrzeń znowu się ludzie do mnie podzywali, festiwale. Rzeczywiście jest tego sporo. We wrześniu i na początku października tych koncertów się zbierało sporo, można powiedzieć. Ponad 7-8, więc to tak 2 tygodniowo by wychodziło. Okej, okay, czyli dużo planów jest, można już działać, realizować się. Jednak chciałbym wrócić trochę wspomnieniami. Ty żyjesz jeszcze hejterem? Bo ten film odniósł ogromny sukces. Ja osobiście liczyłem, że to ten film będzie nas reprezentował, ale no cóż, wiadomo jak bywa. Jak to u ciebie wygląda? Skończyłeś pracę, idziesz dalej, nie wiem, magazynujesz to wszystko jakoś w sobie? Rozumiem. Nie magazynuję rzeczywiście, ponieważ na szczęście mam dość sporo różnego rodzaju zleceń, różnego rodzaju pracy i takich wyzwań, że tak powiem, artystycznych, to ja muszę tak naprawdę, jestem zmuszony po prostu zapomnieć o poprzednim przedsięwzięciu. Hejterem żyje może, znaczy hejter wraca w ten sposób, że to jest film, który też odnosi sukcesy. I co chwila jest tam jakaś wiadomość typu wygrana na festiwalu, jakieś tam wejście do Netflixa, jakieś dobre recenzje, więc w tym sensie wraca ten film. No ale to są takie chwile po prostu rzeczywiście takich krótkich wspomnień i radości. Potem już po prostu się wyłączam. Zacząłem od hejtera, bo jest to wciąż jednak świeża rzecz, a twoja współpraca z Janem Komasą już trochę trwa. Poza salami był też teatr. Coś się zmieniło u was na przestrzeni lat w kontekście współpracy? Właściwie nic się nie zmieniło. Ona tak wygląda tak, jak zawsze wyglądała. Janek charakteryzuje się tym, że daje bardzo dużo wolności. Również zgłasza się z propozycją dużo wcześniej, niż w ogóle powstanie film. O hejterze na przykład rozmawialiśmy, nie wiem, z 2 albo 1,5 roku przed premierą. Podobnie było z poprzednimi przedsięwzięciami. I tak naprawdę wysyłam muzykę jeszcze w ogóle zanim zobaczę jakiekolwiek zdjęcia, tylko jedyną referencją to jest rozmowa, opis tego wyobrażonego soundtracku oraz jakieś tam fragmenty. I tak to wyglądało też teraz przy hejterze. To znaczy jest po prostu opowieść o filmie, scenariusz, sugestie muzyczne i do tej pory udawało mi się, że tak powiem, trafić w sedno. No po prostu jakoś tak się rozumiemy, no, że to, co ja proponuję, to dość szybko jest akceptowane. Także tak ta współpraca wyglądała na początku, tak też wyglądała i teraz. Potem są oczywiście jakieś poprawki, tuningi, jakieś jeszcze dodatkowe kompozycje tam muszę zrobić, ale zasadniczo wszystko się odbywa w ogóle przed zdjęciami tak naprawdę. Mhm. A są jakieś niezrealizowane pomysły, które do dziś siedzą ci w głowie? Zdarzały się takie sytuacje, ale niezbyt często. Konkretnie 2 razy było tak, że zaangażowałem się w pracę i została ta praca, że tak powiem, przez reżysera zawieszona i zakończona ze względu na brak jakby porozumienia. Takie były uzasadnienia. Przy czym to były takie, no, jednego filmu mi w ogóle nie szkoda, to była kreskówka dla 6-latków. Natomiast drugim filmem był Żelazny Most. Ten film już miał premierę, jest teraz na Netflixie. Bardzo dobra rzecz Moniki Młodzianowskiej. No niestety nie dogadaliśmy się. A żałujesz, że odmówiłeś czegoś? Ja zasadniczo nie pamiętam, żebym czegokolwiek odmówił w ogóle. Jeżeli tak się dzieje,
Nie, nie przypominam sobie, szczerze mówiąc. Dostałem kiedyś propozycję zrobienia muzyki do takiej etiudy, w którym grał taki znany czarnoskóry aktor Daniel Olejoło się nazywał chyba. Ale ponieważ treść była taka bardzo kontrowersyjna, dotykała takich rzeczy typu wiara, kościół w sposób taki niezwykle krytyczny, ja się po prostu nie odważyłem, żeby jakby wspomagać to przedsięwzięcie swoim zaangażowaniem. Ale dlatego, że nie chcesz się udzielać w tych sprawach? Czy było to na przykład niezgodne z twoim podejściem do religii? No tak, jedno i drugie, nie? Po prostu nie mam przekonania do projektu, uważam, że przekracza pewne granice. Mhm. Tak, które mogą kogoś osobiście dotknąć, w związku z tym nie angażuję się, po prostu nie chcę się w to angażować i jak gdyby, no to jest naturalna przecież sprawa. Tak? Oczywiście, ale myślę, że jest to świetne, że jesteś na tym etapie, że możesz sobie pozwolić, w jakim projekcie chcesz brać udział, a w jakim nie. Uważam, że rzadko się to u nas zdarza. Akurat to, o czym rozmawiamy, to jest sytuacja sprzed dobrych, nie wiem, 5, może nawet 8 lat. Ja nie miałem wtedy jakiejś takiej stabilnej sytuacji. Zresztą ta sytuacja jest różna, nawet teraz, tak? Był koronawirus i w każdym razie to nie jest tak, że sytuacja artysty z definicji nie jest stabilna, tak? Natomiast nie ma to specjalnego znaczenia, no po prostu tamta sytuacja przekroczyła tam pewne granice. Natomiast zasadniczo to się bardzo rzadko zdarza. Ja bardzo lubię brać udział w różnego rodzaju takich projektach, które charakteryzują się bardzo różną estetyką, różnym podejściem, różnym stylem. Na przykład współpracuję przy animacjach dla dzieci z dużym powodzeniem, po prostu uwielbiam to robić. Klienci są zadowoleni. Po prostu no, wydawałoby się, że działka daleka od moich melancholijnych, poważnych, oficjalnych w cudzysłowie kompozycji, a jednak świetnie się w tym realizuje. Tak, tak. Ten rozstrzał u ciebie jest imponujący. A jest jakieś niezbadane pole, o którym jednak myślisz? Nie wiem, na przykład muzyka do gier? To znaczy, chciałbym bardzo zrobić muzykę do gry rzeczywiście. Trochę oczywiście zależy do jakiej. Miałem tam taki epizod z Wiedźminem, pierwszą częścią, ale mój udział polegał na napisaniu utworu do takiej płyty CD, która była częścią jakby promocji. Nie została w grze wykorzystana, gdzieś tam dotknąłem tego tematu i jestem otwarty. Natomiast też na przykład hip-hop mnie niesamowicie fascynuje. Chciałbym kiedyś wziąć udział jakby w podobnym projekcie jako producent. Bardzo. To tak mi się skojarzyło teraz w ogóle. Nie wiem, czy kojarzysz taką postać jak Jim McBone. Wykorzystał klasykę hip-hopu i podał ją w wersji symfonicznej. W ogóle są dzisiaj jacyś raperzy, których ty śledzisz? Tak. Jeżeli chodzi o tego Jimka, to jest mi to znany pseudonim, ale nie jestem pewien, czy słyszałem jego produkcję, czy czyjeś, czy kogoś innego, ale to było klasyczne połączenie takiego turntablizmu z po prostu brzmieniami symfonicznymi. To gdzieś słyszałem i to niejednokrotnie. No jest DJ Spooky, to akurat nie jest Polak, który się specjalizuje w tego typu eksperymentach. Jest jeszcze paru innych, których sobie w tej chwili nie mogę przypomnieć nazwisk. Natomiast no, ja nie ukrywam, że lubię taki hip-hop podwórkowy, blokowy po prostu. Ja uważam, że to jest w ogóle najbardziej autentyczna muzyka po prostu, ta związana z blokowiskami. Wydaje mi się, że no, wynika to też z mojego takiego pochodzenia, bo ja się wychowałem w blokach. Tak, tak, czyli klasycznie, paktofonika. Tak, wiele z tych rzeczy, których chłopaki nawijają, jest mi po prostu bliskie, nie? Mimo że mam już prawie 50 na karku. No i teraz jeśli chodzi o przykłady, nie słucham jakby całych płyt, nie? Ale raperzy tacy jak, znaczy zespoły takie jak Pocahontas na przykład, nie wiem, Łona to jest może taki za duży intelektualista. Bardzo mi się podoba zespół Syny, ale to jest trochę inna historia, bo to jest taki zespół, który trochę się wymyka muzyce takiej właśnie, o której rozmawiamy. Natomiast no, to jak Piernikowski rapuje i z jaką manierą, bardzo mi się to podoba.
Powiedz mi, ty bywasz na planach filmowych? W ogóle jako kompozytor pracujący głównie zdalnie masz takie okazje? Zastanawiam się, czy kiedykolwiek byłem na planie filmowym. Nie byłem, bo plan filmowy w odróżnieniu do sceny teatralnej, bo tworząc muzykę do teatru bywam na próbach, reżyser sobie tego życzy. Wtedy jakby uczestniczymy razem w procesie takiej kreacji, ale teatr to jest trochę inny język, inna sytuacja. Natomiast plan filmowy to jest poligon po prostu. Jest zamieszanie i nie ma to nic wspólnego z efektem końcowym, który znajduje się na ekranie. Reżyser zresztą też tak pracuje, że patrzy po prostu na scenę daną, którą filmuje przez oko kamery. Nie? Ja nie mam takiej możliwości, ja po prostu nie wiem tak naprawdę, co tam się, nie wiedziałbym, co tam się dzieje, jak to będzie wyglądało, jaką będzie miało atmosferę i tak dalej. Tymczasem w teatrze już to widać, nie? Bo to się dzieje na scenie, bardzo przypomina to, co, znaczy formę, którą potem ta sztuka będzie miała na etapie finalnym. Więc ja już mogę wtedy myśleć o muzyce, bo te sytuacje są wystarczająco inspirujące. Ja muszę zobaczyć zdjęcia, żeby móc zacząć myśleć o muzyce. Chciałem dopytać jeszcze o ten proces realizowania muzyki. Jak to w ogóle wygląda od kuchni, tak? Czyli ile masz na to czasu, na poprawki? Taki Cliff Martinez miał wyjątkową sytuację. Wiem, że on miał na przykład na muzykę do Drive'a tylko 4 tygodnie. Ja już o pracy z Komasą opowiadałem. Po prostu wydaje mi się, że ta praca jest dość nietypowa, kiedy pisze się większość muzyki przed zobaczeniem filmu. A z innymi twórcami? Ale z innymi twórcami jest tak, że już są tak zwane pierwsze układki, albo jest nawet skończony film, cały zamknięty montaż. Więc zasadniczo to wygląda tak, że się po prostu patrzy na film, słucha się potem uwag reżysera i pisze się propozycje, które potem są weryfikowane. To tak z grubsza rzecz biorąc. Natomiast jeśli chodzi o czas, to bardzo, bardzo różnie. Bardzo różnie. Bo zdarzało mi się zrobić muzykę do filmu nawet szybciej niż 4 tygodnie do pełnego metrażu. Natomiast bywało tak, że pracowaliśmy nad muzyką, nie wiem, 7-8 miesięcy. Nie? I z czego to wynikało? To wynika z różnych rzeczy. Czasami rzeczywiście bardzo długo szukamy właściwej muzyki, ale też w czasie takiej pracy reżyser się decyduje na zmiany w filmie, na wycięcie scen lub dodanie scen, które wcześniej nie były tam obecne. I wtedy trzeba robić po prostu nowe albo zmieniać stare utwory. Są też różnego rodzaju przerwy techniczne związane z jakimiś tam po prostu problemami. I bywa tak, że nie wiem, ostatni film, który jeszcze się nie ukazał, nazywa się After a Revolution, to jest dokument włosko-angielski, pełnometrażowy. Ten film robiliśmy rok czasu, tam z miesiąc temu zakończyliśmy współpracę, ten film został skończony razem z muzyką i zamknięty, natomiast tak długo to trwało, więc... I to był film zagraniczny, bo ty zapytałeś, jak to wygląda w Polsce. Ja myślę, że tu nie ma specjalnej reguły, nie? W Polsce i za granicą jest po prostu bardzo różnie. Ty jesteś zadowolony z tego, jak dzisiaj wygląda pozycja kompozytora w Polsce? Uważasz, że jest to sprzyjające na przykład dla tych, którzy chcą zacząć? Mam na myśli wszystko, jakiekolwiek spełnienie, możliwości, nawet niepewny temat zarobków. Mnie bardzo ta praca satysfakcjonuje. Bywa różnie, jeżeli chodzi o zarobki, jeżeli chodzi o płatności, czy po prostu wywiązywanie się z umów przez producenta. Bywa różnie po prostu. Bywa tak, że jesteśmy trochę nie tyle zaniedbywani, co nawet po prostu, jak to się mówi, po prostu tak w jakiś sposób jest poniżające czasami, że trzeba pół roku czekać na płatność, ale wydaje mi się, że to są sytuacje niekoniecznie związane po prostu z charakterystyczne tylko dla branży filmowej, tylko ogólnie dla biznesu. Tak, bo jak się ogólnie rozwiać jakiekolwiek wątpliwości co do sytuacji ogólnie artystów w kraju, porównać to przy okazji, jak to wyglądało innych,
jak się teraz namiewa sprawa z debiutantami? Ja w tym akurat biznesie, że tak powiem, pracuję 20 lat już, można powiedzieć. Nie wiem, jak teraz czują się, w jakiej sytuacji znajdują się debiutanci. Nie mam pojęcia. A jak ty zaczynałeś? Ja zaczynałem tak naprawdę od współpracy z Komasą, tak na szerszą skalę. To był reżyser, który odważył się po prostu zaproponować współpracę komuś, kto w branży filmowej nie miał specjalnego doświadczenia wcześniej. Skąd on się o tobie w ogóle dowiedział? Z płyty, że tak powiem, to znaczy słuchał moich wydawnictw. Mhm. I stwierdził, że to, co tam usłyszał, znakomicie sprawdzi się w jego filmie. Mówimy też o takim okresie sprzed kilkunastu albo więcej lat i ja tak już do końca nie pamiętam, to znaczy jeżeli chodzi o ścisłość, to wcześniej bywały jakieś takie mniejsze produkcje, jakieś etiudy mniej lub bardziej interesujące, znaczy mniej lub bardziej eksperymentujące, jakaś muzyka do słuchowiska, jakaś muzyka do poezji, jakieś granie na żywo do, nie wiem, do przedstawień teatralnych, więc po prostu gdzieś tam to doświadczenie już było. Pamiętam tylko, że po tej współpracy z Komasą, ten soundtrack został tam nagrodzony na takim festiwalu Dwa Teatry, gdzieś to wtedy nabrało rozpędu. No i z tamtej pory ja mam jakby regularny dopływ zleceń i zadowolony jestem ze swojej sytuacji jako praktykującego kompozytora. Nie? No po prostu utrzymuję się z tego i uważam, że to jest sukces. Ale ty odczuwasz coś takiego jak spełnienie? Bo ja cię odbieram jako twórcę ciągle poszukującego. Zawsze masz jakieś następne pomysły. Jeśli chodzi o spełnienie, to można na to, to ja mogę odpowiedzieć i tak i potwierdzić, tak, że jestem, czuję się spełniony jak najbardziej i zarazem mam miliony planów i gdzieś jakieś właśnie poczucie niespełnienia, to znaczy jakby niedokończenia swojego dzieła takiego, mówiąc no powiedzmy tak metaforycznie, nie? Jest po prostu dużo rzeczy, które chciałbym jeszcze zrobić, które słyszę w głowie i w tym sensie to moje artystyczne życie nie uważam za jakby zamknięte i jakby cały czas odczuwam niepokój związany z tym, że chciałbym tworzyć dalej, zrealizować swoje pomysły, ponawiązywać różnego rodzaju współpracę artystyczną i tak dalej. Spełnienie moje polega na tym, że utrzymuję się po prostu ze sztuki i nie wiem, i po prostu widzę, że jestem jakby w środowisku szanowany, co sprawia mi ogromną satysfakcję. W środowisku muzycznym, ale też filmowym, sztuk wizualnych, ludzie mnie rozpoznają i cenią. No po prostu jest to super, super przyjemne i tutaj jestem w 100% usatysfakcjonowany i spełniony. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle no, przekleństwo artysty polega na tym, że ciągle chcę nad czymś nowym pracować, nie? I to się nigdy nie... Przed kolejnym pytaniem chciałbym sprostować jednak pewną rzecz. Ty nie masz stricte wykształcenia muzycznego, tak? Nie masz żadnych skończonych studiów w tym kierunku? Nie mam. To jak to się odbiło na twoich początkach, tak? Nie wiem, uważasz z perspektywy czasu, że było ci trudniej bez tego wykształcenia? Było i jest mi zarówno trudniej, jak i łatwiej, bo po prostu bardzo przydałaby mi się dobra umiejętność gry na klawiszach, na fortepianie na przykład, czy na gitarze, czy na instrumentach dętych. Bardzo by mi się to przydało. Niesamowicie brakuje mi właśnie takich umiejętności, również czytania partytur. Muszę po prostu zatrudniać ludzi do tych rzeczy, muzyków sesyjnych, czy też właśnie kogoś, kto mi napisze nuty. Bardzo byłoby dobrze, żebym znał te rzeczy, ale brak tego wykształcenia sobie również cenię, bo to jest po prostu po prostu myślę, że można osiągnąć i pewną taką świeżość po prostu podejścia do tematu w ogóle, jakim jest muzyka. Jeżeli się przychodzi jakby z innej strony, z innego środowiska, z innego otoczenia, z innymi umiejętnościami, bo ja skończyłem studia plastyczne, w związku z czym też na przykład dobrze znam historię sztuki i to są
Zresztą inspiracje wizualne są też bardzo ważne po prostu dla mnie i wydaje mi się, że one bardzo mocno warunkują moją muzykę. Mhm. I się po prostu sprawiają, że ona jest mniej lub bardziej oryginalna. Gdzieś tam się wyróżnia. Właśnie dlatego, że tego wykształcenia muzycznego nie ma, a w związku z tym podejście do muzyki jest być może niestandardowe. No dobrze, a twój charakter na przykład wpływa na to, co tworzysz? Odczuwasz te zmiany? Albo odwrotnie, czy przez te wszystkie lata dostrzegasz różnice w odbieraniu świata, ludzi? No to jest trudne pytanie, bo ja przede wszystkim nie potrafię się tak do końca obiektywnie ocenić, jaki jest mój charakter, jaki jestem, bo to jest najtrudniej właśnie o sobie tak siebie w taki obiektywny sposób ocenić, jeżeli chodzi właśnie o temat psychiki czy usposobienia. A była jakaś sytuacja, że właśnie ktoś odsłuchał twoją muzykę, a potem miał okazję się spotkać z tobą, porozmawiać i nagle takie, wow, nie tego się spodziewałem w jedną albo w drugą stronę. To była taka sytuacja, że z Łukaszem Orbitowskim rozmawialiśmy w ramach jego programu Dezerterzy. I on był jako człowiek sangwiniczny i taki bardzo wesoły i żywy, był przerażony tą rozmową przedtem, że będzie musiał rozmawiać z człowiekiem właśnie smutnym, niewiele mówiącym. Ja to mówię dlatego, że on potem sam opowiadał mi o tych sprawach, że on się jednak, że tak powiem, znaczy, jak to się mówi, no, zaskoczył na plus, tak, że był zaskoczony tym, że ze mną można normalnie porozmawiać i że ja konstruuję dosyć takie precyzyjne i czasami dowcipne odpowiedzi. Także, i był tym zdziwiony. Tak, był tym zdziwiony, no ale to jest jego problem moim zdaniem. Ja uważam, że takie wcześniejsze jakieś zakładanie pewnych sytuacji jest po prostu niemądre. A ty się pewnie czujesz jako solista, czy może kiedy dochodzi do większej współpracy? Pytam chociażby, nie wiem, na przykładzie projektu Rimbaud. Już mówię, bo to jest dobre pytanie. Dosłownie dzisiaj o tym sobie myślałem, tam umawiając się na kolejny koncert solowy, że tych solowych koncertów jest coraz więcej. To nie ukrywam, że to trochę ekonomiczne względy warunkują taką sytuację, że ja gram sam, ale wcześniej grałem stosunkowo często w większych składach, co najmniej z duetem, często w trio, a czasami jeszcze w większym składzie. I myślę, że obecność innych muzyków dawała mi jakieś poczucie bezpieczeństwa. Ja dopiero teraz, naprawdę po 20 latach grania, zacząłem się pewniej troszeczkę czuć jako wykonawca grający na żywo. Po prostu długo to trwało. Być może wynikało z jakiejś takiej niewiary w siebie, jako ktoś, kto nie jest wykształconym muzykiem po prostu, nie? Ale sytuacja koncertowa była dla mnie mocno stresująca i ci ludzie byli mi potrzebni i są cały czas do tego, żeby niejako no pomagać mi psychicznie, tak, żeby dzieli ode mnie trochę odpowiedzialności za sytuację, która ma miejsce, czyli po prostu ja sam ja prezentuję jakąś muzykę na scenie i w skupieniu przygląda nam się 100 osób na przykład, tak? No to była dla mnie przez długi czas bardzo ciężka sytuacja i dobieranie sobie muzyków, no uważałem za taką pomoc psychologiczną, ale oczywiście to było też, się przekładało i to był główny powód na taką jakość artystyczną, to żywe instrumenty to jest bardzo fajna rzecz w czasie grania na żywo, bardzo taka no, atrakcyjna dla słuchacza i tak dalej. Natomiast uważam, że w tej chwili takie moje koncerty solowe przy pewnej tam wprawie i umiejętnym przygotowaniu setupu koncertowego, że są już w porządku, że po prostu to jest wystarczająco dobrej jakości i wystarczająco ciekawe dla widza, że nie muszę już po prostu nikogo zapraszać, żeby taki koncert uczynić bardziej wartościowym. Mhm. No tak, teraz będą głównie te koncerty solowe, ale czy masz jakąś wizję na przykład na przyszły rok, czy marzysz w ogóle, żeby z kimś współpracować? Więc tak, zapytałeś o współpracę.
bardzo współpracować z innymi muzykami na zasadzie realizowania wspólnego projektu, tak? Nie na zasadzie, tak jak rozmawialiśmy, na zasadzie po prostu, że oni grają moją muzykę, wykonują, tylko po prostu z innymi muzykami jako równorzędni partnerzy. I pierwszy taki z brzegu przykład, no to jest wielkimi krokami zbliżająca się współpraca z Kasią Podporą i Maksem Kochytem. To są artyści, którzy są związani z wytwórnią Bocian, tak zwana scena awangardowa. No, oni się zajmują taką szeroko pojętą elektroakustyką. I szef wytwórni Bocian, Grzesiek Tyszkiewicz, zaproponował nam taką, znaczy wzajemną współpracę, tak, żebyśmy, no, połączył nas niejako. Także to jest taka najbliższa kooperacja, którą będzie można już we wrześniu usłyszeć w klubie Pardon, to tu w Warszawie. Będziemy grali pierwszy koncert, a współpraca najprawdopodobniej skończy się wydawnictwem muzycznym. Także to jest taki pierwszy z brzegu przykład. I takich pomysłów to ja mam jeszcze sporo, ale no nie wiem, mógłbym tutaj znowu wspomnieć o takim przedsięwzięciu Niewidzialne Miasta, które właściwie już za półtora tygodnia się odbędzie. To jest z kolei współpraca z Mariuszem Jeką i Jackiem Prościńskim. To są muzycy z Gdańska, z którymi będziemy pracowali w ramach takiej imprezy w stoczni, gdzie będą tancerze. Więc to jest taka kolejna po prostu kolaboracja. Ja wiem, chciałbym wrócić znowu do pracy z Tomkiem Budzyńskim. Marzy mi się zrobienie na przykład muzyki po prostu z członkami grupy Armia. No po prostu jest tego sporo. Wspominam o hip-hopie na przykład. Gdyby znalazł się dobry MC, który chciałby ze mną grać, no to od razu rzuciłbym wszystko i... Obserwujesz lokalną muzykę? Śledzisz, co się dzieje w Gdańsku? Przeglądając Facebooka, tak siłą rzeczy widzę, co się dzieje. Uważam, że ta nasza scena trójmiejska, czy nawet gdańska, czy nawet wrzeszczańska, Wrzeszcz to jest dzielnica tak, wiem, Gdańsku, to jest bardzo taka znacząca grupa muzyków, która zrobiła sukces po prostu polski, ale też zagraniczny. Myślę tu na przykład o zespole Trupa Trupa. Mhm. Nie? Więc znam chłopaków, wiem, co robią właściwie na bieżąco, bo ze Stefanem Wesołowskim i Piotrkiem Kalińskim z Hati Wati spotykamy się regularnie, z Mikołajem Trzaską również. No, to tak naprawdę wiem, co się dzieje, ale też nie uczestniczę w tym specjalnie. Nie? No, po prostu każdy z nas, że tak powiem, dłubie swoje i działamy równolegle, nie do końca wiedząc, kto co ma aktualnie w planach. To czego nie lubisz, a może nawet wręcz nienawidzisz u dzisiejszych muzyków? Jest coś takiego, co ci przeszkadza u nich? To jest taka rzecz, która niekoniecznie jest związana z dzisiejszymi czasami, znaczy ze współczesnością, ale zawsze tak było i zawsze mnie to denerwowało, bo to było bardzo oczywiste i widoczne, takie naśladownictwo po prostu. A ty już byłeś kiedyś nazywany polskim kimś? Byłem porównywany do Murkoffa swego czasu, do Maxa Richtera, ale nie pamiętam, żeby ktoś jakoś tak bardzo zdecydowanie i żeby takie opinie się w ogóle dłużej utrzymywały. To są takie naturalne, wydaje mi się, stwierdzenia, które no, ludzie muszą po prostu... Jednak łatwiej jest dzisiaj etykietować, tak? No, żeby tak, żeby móc w ogóle się z sobą porozumieć i żeby móc skomunikować cokolwiek, nie? Ale jakby nie pamiętam, żebym był jakoś... Znaczy ja funkcjonuję jako artysta ambientowy, to mnie troszeczkę, że tak powiem, denerwuje, bo zaczynając swoją twórczość, ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest ambient, nie? Dopiero jak powstała płyta Treny, to usłyszałem właśnie, że to jest ambient, ewentualnie tak zwany modern classical. To trochę się na to łączy z tym jednak, że dzisiaj ludziom trudniej jest znaleźć swój styl. Nie wiem, jak ty uważasz, czy ty w ogóle czujesz, że jesteś na dobrej drodze do tego? Wiesz, to jest tak, że nie jestem chyba do końca właściwą osobą, żeby to obiektywnie ocenić, bo
bo to po prostu inni powinni się na ten temat wypowiedzieć. Jeżeli jestem gdzieś rozpoznawalny, to znaczy, że gdzieś tam jednak ten styl jest taki osobny po prostu i oryginalny. Mi się wydaje, że ja mam swój własny język, aczkolwiek chciałbym go uczynić jeszcze bardziej charakterystycznym i unikalnym. No, tak bym ci odpowiedział. A jakaś muzyka z ostatnich filmów, nie wiem, na przykład Oscarowy, zrobiła na tobie wrażenie? Bo ty byś mi pasował jako kompozytor do Jokera. No tak, to nieprzypadkowe jest porównanie. Ja z Hildur Gudanoty to się nawet znam osobiście, bo myśmy zaczynali mniej więcej w tym samym czasie. Spotykaliśmy się na festiwalach różnych. Gdzieś tam zamieniliśmy dwa słowa. Graliśmy wspólnie na przykład w tym w klubie Café Otto w Londynie, bo oboje mieliśmy premierę płyty w tym samym czasie w wytwórni Touch. Więc w związku z tym, w związku właśnie z tymi festiwalami, z tą samą wytwórnią, po prostu my tworzymy taką muzykę, powiedzmy, dość podobną w ramach jakiejś tam pewnej estetyki określonej. Dlatego uważam, że akurat to, co powiedziałeś, ma gdzieś tam rację bytu, co nie? A ciężko się dostać, zrobić muzykę właśnie do takich większych tytułów? W ogóle jak to wygląda w samej Polsce, tak? Dostajesz jakieś maile, jakieś telefony, wysyłasz próbki, jak to wygląda? To polega troszkę na tym, że trzeba mieć takiego jakby reprezentanta, jakiegoś menadżera czy agenta, który troszeczkę będzie ten temat drążył. Wydaje mi się, że jest bardzo ciężko, że tak powiem, tak z ulicy wejść w ten biznes po prostu. Byłem przez moment członkiem takiej agencji, która, ona się nazywała Spectrevision, w której to stajni był między innymi Johan Johansson. No to jest bardzo znany kompozytor. Więc można powiedzieć chyba, że gdzieś tam się otarłem o ten wielki świat wielkich produkcji, no ale poprzez to, że udało mi się znaleźć w agencji po prostu takiej bookingowej, czy jak to powiedziałem, w agencji, która, że tak powiem, zarządzała grupą kompozytorów. Ten facet, który tą agencję prowadził, mnie po prostu znalazł. Też usłyszał gdzieś płyty lub zobaczył koncert. Więc to jest trochę szczęście, ale też trzeba po prostu mieć człowieka, który pomoże wejść w pewne środowisko, które no dopiero musi ciebie poznać. No nie wiem, on mi na przykład powiedział, że nie dostanie się pracy przy dużej amerykańskiej produkcji, jeśli nie będzie się miało profesjonalnego konta w tym Internet Movie Database, nie? To jest tak. Okay. No, trzeba na przykład tego typu rzeczy mieć po prostu ogarnięte, nie? Żeby móc w coś takiego wejść. No, ty jednak stwierdziłeś, że nie potrzebujesz czegoś takiego. Ja miałem przez moment, kiedy w tej agencji byłem, ta agencja zrezygnowała ze współpracy ze mną tam z różnych względów. Po prostu Johan Johansson zrobił ogromny sukces i agent wyzbył się wszystkich artystów prawie. No tak, czyli jedna osoba wygryzła całą konkurencję, tak. No. Ale ja jeszcze rozwinę w ogóle poprzednie pytanie. Jeżeli nawet nie film, to jakaś płyta może wpłynęła na ciebie ostatnio? Ogromne wrażenie zrobił na mnie kompozytor i jego utwór, którego wcześniej nie słyszałem, który też pracuje dla filmu czasami, lub też jego utwory są w filmach wykorzystywane. A myślę tu o Pawle Szymańskim. To jest taki stosunkowo mało znany kompozytor polski, taki gdzieś z pokolenia pomiędzy Mykietynem a Góreckim, czyli taki powiedzmy średnie pokolenie, czy tam może nawet już starsze w tej chwili. I usłyszałem fenomenalny utwór. Ten kompozytor od niedawna ma profil na Facebooku. Tam nie wiem, czy on go prowadzi, czy ktoś się tym zajmuje. Natomiast
Tam się ukazał utwór pod tytułem Alicja w Krainie Czarów, albo to był podtytuł, a główny tytuł był Po drugiej stronie lustra. On zrobił muzykę do Ptaki śpiewają w Kigali. I nieprzypadkowo, ponieważ ja z kolei znam jego utwór jeden z filmu pod tytułem Plac Zbawiciela, a Plac Zbawiciela robiła z Zygmuntem Krause jego żona. Tak, tak. Mhm. I zrobiła Ptaki z Kigali, więc tak, to na pewno i w kilku dokumentach i tak dalej. Ta jego muzyka gdzieś tam funkcjonuje w filmach. W każdym razie ten utwór, o którym powiedziałem, no to jest taka rzecz, która mi się w tej chwili przypomina, że mnie po prostu rzuciła na kolana. Mhm. A ty słuchasz swoich starych płyt? Dostrzegasz, nie wiem, że coś byś zmienił, czy w ogóle się na tym nie skupiasz i idziesz dalej? Czasami wracam do tych rzeczy. Jeżeli jest coś, czego żałuję, to są to jakieś detale. Czasem, że jakiś utwór, który został wcześniej jakby przeze mnie odrzucony, mógł się tam jednak znaleźć w zestawie piosenek, utworów z albumu. Natomiast poza takimi właśnie detalami, że tutaj być może jest jakieś niedociągnięcie w miksie, coś mogłoby brzmieć tak lub inaczej, to są detale. Takie refleksje dotyczą detali. Ja po prostu wiem, że to był określony czas, określony nastrój, określony pomysł i to tak naprawdę na tamten czas nie mogło brzmieć lepiej. To jak jest z kontrolą tego, co tworzysz? To znaczy, biorąc pod uwagę twoją pozycję, ale na ile możesz sobie pozwolić? To znaczy w przypadku płyty, co wejdzie finalnie, a co nie i podobnie też w przypadku koncertów. Czy ty musisz chodzić na jakieś kompromisy? Bo tu powiedziałeś o dwóch rzeczach, album i koncert. W przypadku albumu trzeba czasami pójść na kompromis, ale zazwyczaj drobny, czyli dotyczący kolejności utworów, być może zmiany jakiegoś utworu lub zrezygnowanie z niego. Ale zasadniczo wygląda to tak, że masz pomysł, koncepcję na materiał i wydawca musi go po prostu wziąć, można powiedzieć, w całości lub w ogóle go odrzucić. Nie? Więc jeżeli bierze to w całości, to ewentualne uwagi dotyczą detali. Jeśli chodzi zaś o koncert, no to czasami z góry jest narzucony czas wykonania, który czasami nie zawsze się pokrywa z moim zamiarem, no bo materiał mam dłuższy, a sytuacja festiwalowa wymaga seta 40-minutowego. Dotyczy też czasami są sugestie repertuarowe. Jeżeli gram na festiwalu filmowym koncert, no to ludzie chętnie usłyszeliby muzykę związaną z filmem, nie? Czy też bardziej jakąś taką ilustracyjną, mniej eksperymentalną. Ale to są sugestie, to raczej nie nazwałbym tego jakimś kategorycznym po prostu nakazywaniem grania określonego repertuaru. W takim razie, Michale, nie wiem, czego ci dokładnie życzyć. Jesteś osobą, która sięga cały czas po coś nowego, spełniasz się, ciągle poszukujesz. Ja z niecierpliwością czekam na każdy twój kolejny projekt. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie też przy okazji bardziej optymistyczny dla ciebie i innych twórców. Bardzo ci dziękuję za życzenia. Jeżeli czekasz na kolejne projekty, to jesienią ukaże się nowa płyta pod tytułem Gardenia. To będzie płyta wydana przez wytwórnię Touch, z której jestem niesamowicie zadowolony i wydaje mi się, że to będzie krok do przodu i już teraz się bardzo, bardzo cieszę. Z wielką chęcią ją przesłucham. Tak więc jeszcze raz bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, Leonard. Wszystkiego dobrego.